Cześć wszystkim. Witam, no ani nie w nowym filmie, ani nie w krótkim info, ale po prostu postanowiłem się pokazać. Kanał jeszcze nie rusza, tak jak zapowiedziałem, on ruszy z początkiem wiosny. Jednak postanowiłem chociaż troszeczkę jakiś taki znak od siebie dać, ponieważ piszecie do mnie, co się dzieje, dlaczego nie ma filmów. Filmy będą, ale jak już zapowiedziałem, z początkiem wiosny. W tej chwili jadę do pracy. Mamy strajk w koncernie, który, no, można powiedzieć, został zapowiedziany już troszeczkę wcześniej. Chodzi między innymi o 28-godzinny dzień pracy dla nas. No tak, na pierwszy rzut oka. Bardzo fajna inicjatywa. Powiększyło mi to troszeczkę mój wolny czas. Jednak, jak wszystko, jak wszystkie takie propozycje, no nie ma tam, jest tam haczyk pewien, ale jakby nie było, powiem wam, że Calwit nie jest członkiem związków zawodowych, aczkolwiek byłem wiele lat. Jednak czym dłużej tam, powiedzmy, czy też czym bardziej wnikałem w struktury owych związków tutaj, przynajmniej związku, do którego należałem, no cóż, coraz bardziej odnosiłem wrażenie, iż to zamienia się po prostu coraz bardziej w jakąś polityczną organizację. Tam już taka praca związkowa jest jakby tylko tłem, natomiast reszta jest to strasznie lewicowa, strasznie czerwona, tak powiedzmy, przesiąknięta czerwoną farbą ideologia. A czerwony kolor to działa na Calwita jak przysłowiowa płachta na byka. Ja oczywiście z zasady jestem dość tolerancyjny i bardzo powściągliwy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Uważam, szanuję każdą filozofię, to jednak są pewne granice. I to, co tam się propaguje, niestety, ale nie jest konform z moim sumieniem i musiałem moją legitymację związkową położyć na stół. Z czego jestem bardzo zadowolony, bo za te składki, które tam płaciłem, sobie zatankowałem na przykład samochód dzisiaj i coś z tego mam. Tak bym to ujął. Natomiast powiedzieć trzeba, że po prostu nie zgadzam się z polityką tej instytucji i na tym się skończyło. Tym bardziej, że owi związkowcy nadal za mną chodzą. Tak już się dzieje od paru lat, bo ja już jest historia, która troszeczkę już też czasu upłynęło od niej. Nawet proponowano mi jakieś takie stanowisko tam w tych związkach. Po to tylko, abym tam po prostu był. Co za tym idzie, nie mógłbym moją pracę troszeczkę uwolnić się od pracy w koncernie i na przykład tam troszeczkę podziałać, co znowu dałoby mi większy komfort. Nie musiałbym tutaj dla kapitalizmu pracować i powiedzmy powiększać dobrobyt państwa niemieckiego. To jednak powiem wam, że niestety zawiedli się, bo dusza Calwita nie jest do sprzedania. Tak zresztą im powiedziałem. No i nic, no. I chodzą, od czasu do czasu jeszcze przychodzą do mnie, ale ja oficjalnie po prostu już się wypowiedziałem na ten temat, co o tym wszystkim myślę. I dlatego myślę, że jest to taki moment, w którym właściwie wystarczył już do nagrania jakiegoś krótkiego info, właśnie między innymi taki temat byłby poruszony, bo to, co się tu dzieje w Niemczech na scenie politycznej, jest bardzo ciekawe i jak wiecie, ma potężny wpływ, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w całej
Europie i to na pewno warte byłoby chociaż jakiegoś krótkiego komentarzu, dlatego chyba pokuszę się o coś takiego, tym bardziej, że wydarzają się tu rzeczy, które no naprawdę są arcyciekawe, tak bym to ostrożnie nazwał. Natomiast co jeszcze by ewentualnie skłoniło mnie do nagrania takiego filmu, chociaż ja z mojej strony wam już czy też wielokrotnie wspominałem, że po prostu kanał mój nie jest kanałem politycznym i nie chciałbym tam jakiś wpływać na zdanie wasze moimi wypowiedziami w tym kierunku. Zresztą nikt w żadnym filmie staram się tego nie robić. To jednak od czasu do czasu powinien takie coś nagrać. Zresztą też o tym mówiłem i to jest chyba taki moment, w którym nadszedł ten czas. Tym bardziej, że przeglądając polski internet, zauważyłem, że wiele kanałów, jeżeli chodzi o kanałów politycznych oczywiście, czy też powiedzmy jako takowych się przedstawiających, spowodowało, iż one zostały pozamykane, czy też w jakiś sposób zablokowane. Ja śledząc tą scenę i to, co się tam mówi na temat, szczególnie interesuje mnie to z wiadomych względów, to, co mówi się o Niemczech szczególnie, to muszę wam powiedzieć, że jestem wstrząśnięty czasami tym, jak się przedstawia tu sytuację. I to też chętnie bym skomentował, jak ja to widzę. Natomiast niezaprzeczalne jest, iż cenzura rzeczywiście blokuje i działa na przestrzeni całej Europy. Wiele kanałów, na które kiedyś mogłem wejść, w tej chwili nie mogę. Pojawia się po prostu napis: ten kanał jest w tym kraju, w którym przebywasz, niedostępny. To jest też ciekawe, ale dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ na owych właśnie kanałach, które już są niedostępne, to są inne się pojawiają naturalnie, tam często mówi się po prostu o tym, iż tutaj w Niemczech w związku z zaistniałą sytuacją nie ma żadnego oporu, że Niemcy są już stracone, Niemcy, już nie ma tu Niemców, tu są sami uchodźcy, islam i koniec, Niemcy nie mają nic do gadania. Muszę powiedzieć, że niemiecki internet jest przepełniony kanałami, które strasznie krytykują tą sytuację. Są praktycznie codziennie są jakieś demonstracje, może nie mówi się o tym, ja też dlatego nie wszystkich się dowiaduję. Ostatnio była bardzo mocna demonstracja w Hamburgu pod największym meczetem, jaki jest u nas w mieście. Ja o tym na przykład nic nie słyszałem, bo gdybym to wiedział, to na pewno bym tam poszedł i wam jeszcze coś tam, jakiś reportaż z tego zrobił. No ale tak się nie stało, jednak śledzę to wszystko i dochodzę do wniosku, że powinien coś na ten temat wypowiedzieć się, tym bardziej, że chyba warto, bo wielu z was też interesuje to, tym bardziej, że jest to na pewno związane poniekąd z tą sytuacją, która dzieje się w Polsce. Tak, to by było chyba na tyle. Zbliżam się już do mojego miejsca pracy. Ten strajk był wczoraj, o którym mówiłem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To był tylko strajk ostrzegawczy. Dowiedziałem się, że gdyby to nie zadziałało, to będzie to się dłużej ciągnęło. Także będę miał czas na ewentualne nagranie takiego krótkiego info. No zobaczymy po prostu, jak to się wszystko skończy. Tak. Zobaczymy. No a na razie jest jak jest. Ja z tego miejsca was tutaj pozdrawiam. O, zdążę? Nie zdążę. Bramkę mi zamknęli. To nic.
wyjdę. No i tak. Jedziemy na... Jedziemy na miejsce, gdzie Calvin parkuje. O, widzę, że nie będzie znowu łatwo, bo chłopaki już stoją. No i tutaj jest moje miejsce, jak widzicie. Muszę stanąć tu, gdzie mogę, czyli na moim miejscu. Dobra. Tak, stoimy, tymczasem żegnam się i do następnego razu prawdopodobnie w krótkim info. Cześć, trzymajcie się, cześć.